Witam wszystkich hodowców. Jak obiecałem, dla Super Gołębia, dla Sławka, prawdopodobnie to już nie pamiętam kiedy, z 5 miesięcy temu będzie dostępny filmik. Mamy tutaj młodego gołąbka. Siedzi tutaj po prawej stronie z moim słynnym łaciatym. Jest bardzo podobny do swojego taty. Jego tata to jest mój słynny łaciaty. Jest na stronie internetowej. Reprezentował kiedyś stoisko kolegi Bosia na wystawie w Sosnowcu. Mam sygnały od kilku hodowców, że gołąbek był, dzieci jego bardzo dobre w rozpłodzie. Samiczka, co tu zmienię? Jest to oryginalna para od Trio Geibels. Są to moja zaprzyjaźniona hodowla, w której uczyłem się języka holenderskiego. Gołąbek był pamiątką po Wimie Geibelsie. Kupiłem ją od jego brata. Wim był bardzo dobrym przyjacielem moim. Dostał wylewu, zmarł w Gołębniku w 2006 roku bodajże. Był to jego taki pupil. Gołąbek jest bardzo, bardzo taki jurny. On jest w 2004 rok. Musiałem mu na wiosnę w tym roku. Na wiosnę w tym roku została ścięta obrączka, gdyż mu już noga przygrubła. Gołąbek jest z pięknej barwy, no, jest też synem złotej pary rozpłodowej w Brabancie w 2003 roku. Jego bracia bardzo dobrze lotowali. U mnie po jego braciach też miałem kilka fajnych lotników. Były to gołębie szymle, swego czasu tu leciały w Polsce. Nawet jeden z jego siostrzeńców był 80. w Polsce z lotu narodowego Ostendy na 16 500, wtedy w tych ciężkich warunkach. Miałem wtedy 3 gołąbki w pierwszej setce. No gołąbek, no co tu bym chciał zaprezentować? Prawdopodobnie jest to ostatnie dziecko tego 130. Miał w tym roku 2 razy jajka, 3 jajka były czyste. Jednego młodego udało się wychować. Młody jest pięknej barwy, gołąbek jest podobny budowy do ojca, ale no barwę jednak nie przejął po ojcu. Chociaż szczęście jest, bo jest nakrapiany. Barwę przejął bardziej młody po mamie. Mama jest też starsza, samiczka. Nie zmieniam gołębi, tą parkę trzymam. Obiecałem dla brata Wima, że nigdy nie zostanie sprzedany łaciaty. Miałem kilka ofert kupna, choćby ze względu na samą barwę tego gołąbka. Mama jest z 2010 roku. Też hodowli Trio Geibels. Są hodowcy w Polsce, którzy mają te gołębie. Ale Grzesiu, tak ci przerwę, z tej strony to jest bardzo podobny do ojca. A no, z tej strony jest bardzo podobny do ojca. Z drugiej nie bardzo. Tak. O, teraz możemy zobaczyć. Co tu mogę nadpomnieć tylko, jest młody gołąbek. On nie był u mnie oblatany, także ktoś może próbować go oblatywać. Mama jest dość spokojna, też dość stara do samica. Są podobne do tej pary. Sam gołąbek młody, co mogę powiedzieć, co jest dla mnie zaskoczeniem, to jest ojciec, matka i dziecko. To jest jedyny gołąb, to dziecko, tu obserwuję, bo przychodzę często do gołąbków, patrzę, to jest jedyny gołąb, który ma prawo usiąść na wyższych półkach. Łaciaty pomimo swojego wieku nie dopuści do półki żadnego swojego konkurenta. Tutaj nie ma prawa żaden gołąb przesiedzieć, oprócz jego dziecka. Dziecko już jest dorosłe, także bardzo mocna więź jest między ojcem a synem. To jest jedyny gołąbek, który ma prawo tutaj przebywać. No gołąbek jest dużej budowy. No gołąbek jest no nielatany, no ja też tutaj karmię dobrze gołębie. Gołąbek zaszczepiony. Piękne skrzydło. Gołębie wiadomo, bracia Geibels, loty jednodniowe dalekie. Wicemistrzowie Holandii swojego czasu, także do samego końca w sporcie gołębiarskim w Reysel można zaznaczyć autorytety na trasach jednodniowych dalekich. No gołąbek jest piękny, no. No i mówię, no dla mnie to jest też pamiątka po moim łaciatym. No mówię, ja sobie gołąbków nie zostawiam. Mówię, nawet po lotach sprzedałem wszystkie młode. Nie mam czasu na hodowanie gołębi, a jak już coś robię, to staram się robić to dobrze. Po prostu brak czasu ogranicza mnie z hodowlą. Kiedyś może będzie więcej czasu, także jak obiecałem, gołąbek będzie do kupienia na aukcji. Serdecznie zapraszamy tutaj do wzięcia udziału właśnie, bo to jest, jak Grzegorz powiedział, może być ostatni. Na 99% ostatnie dziecko łaciatego. No łaciatego, to w Polsce go hodowcy znają, nawet miałem przypadki, bo mam na stronie zdjęcie. Z prawej, z lewej strony dzwonią hodowcy, nawet w tym roku miałem zapytanie, czy by można było nabyć młode po tej parze, nie? To fajnie, jak się odpisuje do hodowców, że to jest ten sam gołąb.
to, nie, to już później tylko się rozmawia, że o wyglądzie gołąbka, że bardzo piękny, nie? No i mówię, no i gołąb pomimo swojego wieku, to jest 2004 rok, no jest w dobrej kondycji wizualnie, no nie jest jakiś taki, no wiadomo, z płodnością to już jest jak jest, no to jest 15 lat. Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w aukcji ostatniego gołębia łaciatego, tak? Z linii łaciatego. Jest w rodowodzie opisane. No mówię, jest to no, wybitna linia Trio Gables. Jest to też imbred, bo samiczka od strony ojca jest prawnuczką tej samej pary, co on jest synem, nie? Także zapraszam do licytowania. Thank you.